Aby chronić lwią ziemię, ono musi być bystry i zdrowy. Chodź, chodź! Rafiki przygotował dla ciebie prawdziwy trening ono. Wspólnie zrobimy skok papo-hapo. Zobacz, czy masz dostatecznie dużo miejsca, żeby w nic nie uderzyć, ani w nikogo. Stań prosto i rozłóż ręce na boki niczym skrzydła. Stań na jednej nodze i zegnij drugie kolano, żeby unieść stopę. Właśnie tak! A teraz skacz! Zmień nogę i podskakuj dalej, bardzo dobrze! Doskonale ci poszło, teraz musisz poczekać i oddychać. Dobrze, ale jeszcze nie możesz bronić lwiej ziemi. Aby twoje skrzydła były dostatecznie silne, musisz poćwiczyć panda szuka. Najpierw złącz nogi na ziemi, unieś ręce nad głową jak dwa wspaniałe skrzydła. Gdy ręce są zwrócone ku górze, skaczesz. Haha, właśnie. Gdy twoje stopy opadają, opadają też ramiona. Dobrze. W górę i w dół, i w górę i znowu w dół. Teraz twoje skrzydła są gotowe, by szybować pośród lwiej ziemi. Szkoda, że nie jesteś ptakiem. A teraz już czas odpocząć. Lwia ziemia będzie bezpieczna z tak bystrym i zdrowym obrońcą jak ty. Ruszaj się z Lwią Strażą i Disney Junior.